Witamy serdecznie na naszym takim pierwszym live'ie poświęconemu turkusowym rewolucjom. Książkę, którą wydaliśmy. Bardzo nam miło jest Was wszystkich tutaj gościć. Mam nadzieję, że stream nam pójdzie, że jakość będzie zadowalająca. No i przede wszystkim, że poznacie ciekawe historie, które zainspirują Was do poszukiwania swojego dlaczego. Bo po co my to robimy? Robimy to po to, żeby inspirować innych i wspólnie z turkusowymi śniadaniami organizujemy to wydarzenie, także dlatego, żeby inspirować te osoby, które nie do końca znalazły jeszcze swój kolor organizacji. Być może to będzie ich własna firma, być może będzie to jakaś praca, która spełni ich marzenia, sprawi, że będą realizowane. Więc mam nadzieję, że dzisiejszy webinar uświadomi Was, gdzie jesteście oraz dokąd zmierzacie. My opowiemy swoje historie takimi, jakimi one naprawdę są, natomiast są to nasze relacje i oczywiście one nie są pozbawione emocji, nie są pozbawione obiektywizmu, więc przedstawiamy Wam punkt widzenia każdego z autorów i mam nadzieję, że ten punkt widzenia da Wam szerszą perspektywę. No i oczywiście trzeba mieć na uwadze, że każdy patrzy ze swojej strony, mamy też kolory osobowości, każdy kolor trochę z innej perspektywy. Mam nadzieję, że słuchając różnych kolorów, właśnie bo wśród autorów mamy od czerwonego, kłaniam się bardzo, po oczywiście niebieski, zielony, żółty, więc każdy kolor w tej książce zaistniał, każdy opowiedział to trochę ze swojej strony. No i mam nadzieję, że będzie to dla Was pożyteczna wiedza. Ja ze swojej strony mogę teraz przekazać głos do studia. W studio są autorzy, są też goście. Pierwsza tutaj zajmie głos Ania Matusza, której oddam za chwilę mikrofon. No i mam nadzieję, że oczywiście ta historia Was urzeknie, natomiast już w trakcie tej historii możecie zadawać pytania. Ja będę moderował czat, będę pokazywał te najlepsze. No i oczywiście mam nadzieję, że autorzy bezpośrednio będą odpowiadali na te pytania, bo to wydarzenie jest też dla Was. Przede wszystkim jest dla Was, bo ma Was inspirować do zmiany, do poszukiwania własnego dlaczego. I mam nadzieję, że taki cel zrealizujemy. A jeżeli nie, no to też podzielcie się w komentarzach, bo te komentarze także i negatywne no wpływają na to, że poprawiamy, doskonalimy nasz warsztat i pewnie kolejne wydarzenie, bo planujemy już kolejne za miesiąc, będzie dużo lepsze dzięki Wam. Także oddaję głos do studia i już tutaj Aniu, czy mnie słychać? Tak, słychać. To słyszymy Ciebie i tylko nam potwierdź, że nas słyszysz. To... Tak, bardzo dobrze, oddaję głos, wyciszam się. Dobrze. To witam Was serdecznie. Anna Matuszak. W Open Nexus pełnię rolę, jestem liderem zespołu sprzedaży, co nie jest oczywiste, bo przez moje pierwsze 13 lat pracy zawodowej cała moja praca skierowana była w kierunku księgowości, kontrolingu, rachunkowości zarządczej, także w tym kierunku też się kształciłam, zdobywałam różne certyfikaty, różne fakultety, także całe moje życie gdzieś było nakierowane w tym kierunku i po 13 latach trafiłam do Open Nexus. Nie był to też przypadek, bo zdarzyły się pewne sytuacje w moim życiu prywatnym, które gdzieś sprawiły, że tutaj się znalazłam. I co ciekawe, przychodząc tutaj, to może tylko tą końcówkę opowiem, jak się tutaj znalazłam. Z Grzegorzem znaliśmy się wcześniej, ponieważ z Litką pracowałam w firmie, która była typową firmą bursztynową. To była, jest nadal bardzo duża spółka sektorowa w Polsce, która zatrudnia na dzień dzisiejszy około 25 tysięcy ludzi, więc spora, gdzie była silna hierarchia, związki zawodowe, więc pracowałyśmy z Litką w takiej strukturze naprawdę totalnie różnej od tej, w której teraz jesteśmy. I gdzieś podskórnie my się z Litką tam męczyłyśmy w tej firmie. Ogromne doświadczenie oczywiście tam zdobyłyśmy i tą bazę rozwojową taką, ale jeżeli chodzi o wartości, o kulturę, to było totalnie to niezgodne z naszym spojrzeniem na życie i pewnego dnia właśnie podjęłam decyzję, że odchodzę z tej firmy, nie mając jeszcze pracy.
ale chciałam czegoś innego, także zrobiłam sobie lekką przerwę, potem zdarzyły się pewne rzeczy w moim życiu prywatnym, które mi nie pozwoliły podjąć pracy, no i potem spotkałam się z Grzegorzem, Grzegorz przyjechał do mnie, pamiętam, z Litką wtedy i zaproponowali mi, czy nie przyszłabym do pracy do Open Nexus, bo dla mnie to totalnie odjazdowe, gdyż no, doświadczenie miałam właśnie w księgowości, w kontrolingu, wiedziałam, że Open Nexus ma księgowość w outsourcingu, więc mówię, po co Grzegorz, ja mam przyjść do was, no ja tego nie rozumiem w ogóle, co ja mam tam robić i tak dalej, także no to była akurat w tamtym momencie dla mnie bardzo ważna pomoc, traktuję ją z perspektywy tych 7 lat jako taką deskę ratunkową, która pozwoliła mi zbudować na nowo moje życie zawodowe i prywatne, bo te rzeczy, które zdarzyły się gdzieś w moim życiu prywatnym, były bardzo, bardzo trudna po prostu emocjonalnie. Także pojawiłam się w Open Nexus, nie wiedząc, co będę robić. To było też ciekawe z punktu widzenia rekrutacji w Open Nexus, która do teraz tak wygląda, czyli przychodząc do nas, niekoniecznie kładziemy nacisk na CV, w ogóle nas to nie interesuje. Ja też przychodząc do Open Nexus nie musiałam składać żadnych dokumentów. I dla mnie to była taka pierwsza rzecz, która odróżniała właśnie Open Nexus od tej bursztynowej organizacji, w której dotychczas pracowałam. Grzegorz cały czas mówił, słuchaj, ale to masz świetne dążenie do celu, jesteś zdeterminowana, poukładana, umiesz planować. Wcześniej nikt na to nie zwracał uwagi, przynajmniej nie miałam takiego poczucia. Wcześniej, przynajmniej w moim myśleniu i w większości ludzi, istotne było, jakie masz wykształcenie, ile masz właśnie fakultetów, te umiejętności twarde. A tutaj właśnie Grzegorz gdzieś tam odkrył też u mnie takie umiejętności pracy z klientem. To też było bardzo ciekawe, to wam króciutką taką historię opowiem, jak się zaczęła moja praca w sprzedaży. Grzegorz po 3 miesiącach, jak przyszłam do pracy, zadzwonił do mnie i powiedział, że muszę pojechać na spotkanie do klienta. Ja mówię, ale jak? Przecież ja jeszcze nie znam platformy czy naszego głównego produktu. To była firma Bridgestone, mam nadzieję, że mogę tutaj powiedzieć, zdradzić taką tajemnicę. Bardzo duży klient kluczowy. I jadąc z Open Nexus z siedziby Zdębca do Bridgestone, miałam 20 minut, żeby się przygotować na spotkanie. Grzegorz na telefonie cały czas mi tam opowiadał, co mam robić i tak dalej. I co ciekawego się zdarzyło po tym spotkaniu? Po tym spotkaniu rozpoczęła się moja przygoda właśnie ze sprzedażą, bo klient zadzwonił potem do Grzegorza, powiedział, że on chce tylko ze mną rozmawiać i że tutaj wszystko fajnie, dobrze poszło, co nie oznacza, że oczywiście znałam odpowiedzi na wszystkie pytania, ale spotkanie przebiegło w bardzo ciekawy sposób, po prostu nastawiłam się na słuchanie tego, czego nie wiedziałam, dopowiedziałam po spotkaniu, także tak znalazłam się też tutaj w sprzedaży. Ale jeszcze do końca nie byłam przekonana co do tej sprzedaży, bo mówię, no tak totalnie tego jeszcze tak nie czułam. I pamiętam też taką fajną historię. Raz w tygodniu mieliśmy takie spotkania sprzedażowe, gdzie przychodziliśmy, mówiliśmy, co sprzedaliśmy, ile sprzedaliśmy. I średnia wtedy umów w miesiącu to były takie, jak ktoś miał 2 umowy, to już było bardzo fajnie. Pamiętam, że przyszłam po tygodniu, powiedziałam, że mam 3 umowy i wszyscy tak na mnie patrzyli, mówią, no ale jak ty to robisz w ogóle, o co chodzi, jak ty sprzedajesz, także no, to było bardzo ciekawe z tego punktu widzenia, że odkryłam sobie umiejętności pracy z klientem, czego wcześniej nikt mi nie powiedział, nie widziałam tego, zapatrzyłam, byłam w tą księgowość, w tą rachunkowość, także to jest niezwykłe dla mnie odkrycie i z perspektywy czasu szczerze to nie wyobrażam sobie powrotu do pracy właśnie w finansach, także uwielbiam sprzedawać, słuchać klientów i to jest to, co chcę robić. Z perspektywy jeszcze turkusowych zmian to w 2019 roku też pamiętam taką historię, bo wcześniej oczywiście pracowaliśmy w takim modelu sprzedaży tradycyjnej, prowizja, gonitwa za klientem, tak, walka o klientów i tak dalej. W 2019 roku spotkaliśmy się z Grzegorzem i taka historia, mówię do Grzegorza, że no mam problem, ponieważ nie wiem, czy sprzedawać, czy przedłużać umowy. Już tych klientów było już tak dużo, że no, odbywało się to kosztem nowej sprzedaży. I Grzegorz tak na mnie patrzy i mówi, wiesz co, ja już wiem, co zrobimy. I ja mówię, ale jak, już wiesz? No przecież ja dopiero sobie powiedziałam, jaki jest problem. A te zmiany gdzieś tam Grzegorzu już też trwały, bo to się działo równolegle w głowach naszych i w głowach na pewno Grzegorza. Dlatego on miał już to przemyślane i to była taka kropka nad i. I właśnie wtedy zaproponował te zmiany, mówi, słuchaj,
rozdzielimy sprzedaż nową, będą przedłużenia umów, stworzymy nowy kanał, wy będziecie mieć tylko nową sprzedaż, no i nie będziecie mieć prowizji. To było takie, pamiętam, jak nie będziemy mieć prowizji sprzedaży, o co chodzi? Powiedziałam, podzieliłam się wtedy z tym z Adamem, chyba bodajże rozmawialiśmy i tak żartowaliśmy, że Grzegorz pewnie zapewne jakąś kolejną książkę przeczytał i coś nam tutaj nowego chce wdrażać, bo też takie anegdotki krążyły właśnie w naszej firmie, że Grzegorz jak zawsze wracał z urlopu, czytał bardzo dużo książek różnych i potem przyjeżdżał i wdrażał nam różne nowinki, także te początki Turkukusu były takie, no nie były fajne, były takie różne emocje w nas, tak, że fajnie coś nowego, ale z drugiej strony jak sprzedawać bez prowizji. Teraz te ostatnie 3 lata pokazały, że da się sprzedawać bez prowizji. Zespół sprzedaży jest w stanie bardzo fajne wyniki osiągać i wcale te pieniądze nie są głównym motywatorem do tego, żeby osiągnąć same fajne wyniki jako firma i fajne wyniki jako personalnie, jako osoba. Także jeżeli chodzi o mnie, to ta droga z tej bursztynowej organizacji tutaj do OpenExus, te 7 lat, to ogromne poczucie wolności, spokoju i rozwoju. Także to tyle, jeżeli chodzi o moją historię tak pokrótce, bo mogłabym to opowiadać przez kolejne 3 godziny. I to tyle. Dobra, to ja bym może tutaj zadał pytanie do tego. Jakbyś miała uczestnikom tego wydarzenia z perspektywy osoby, która pracowała, tak jak wspomniałaś, z Lilką, pracowałyście w Bursztynie, potem przeszłaś do takiej pomarańczowo-zielonej w trakcie przemian firmy, chociaż kulturę mieliśmy zawsze taką bardzo otwartą, natomiast pomarańcz była w sprzedaży. Dlaczego? Ja to bym tu nadmienił, że mieliśmy bardzo małe, ja również, bo byłem w sprzedaży, niewielkie podstawy, bo wszyscy byli na tych samych zasadach i bardzo wysoka prowizja za efekt, za sprzedaż. Dochodzą te zmiany, więc masz 3 perspektywy. Perspektywa pracy w Bursztynie, perspektywa pracy w pomarańczowo-zielonej, takiej przekształcającej się firmy i potem obecnie podążanie w kierunku Turkusu. Jakbyś miała plusy każdej z wymienić, nie minusy, tylko plusy Bursztynu, plusy takiej pomarańczowo-zielonej, plusy turkusowej. To tak, plusy Bursztynu, to do takiej organizacji nadają się osoby, jeżeli ktoś lubi pracować od do, lubi stały zakres obowiązków, że wie w poniedziałek, o której, że przychodzi na 8 i wie, że robi 10 czynności tych samych i codziennie robi to samo, to praca w bursztynowej organizacji jest bardzo fajna. I jeżeli lubi spokój, taką właśnie pracę od do, bez zmian, że ktoś powie, zrób Aniu to, zrób tamto, nie wychylaj się, nie potrzebuje jak gdyby takiego rozwoju i brania odpowiedzialności, tylko wykonuje polecenia, bo w bursztynowej organizacji wykonuje się polecenia szefa, nie trzeba myśleć, tylko trzeba robić. To wtedy rzeczywiście i są takie osoby i to nie można powiedzieć, że bursztynowe organizacje są złe, tylko nadają się do odpowiednich cech charakteru i osobowości. Ja się tam osobiście męczyłam w tej firmie. Można zadać pytanie, dlaczego tam siedziałaś 13 lat? No, dlatego, że jeżeli się ma małe dzieci, też pewne rodzinne sprawy wchodzą w grę, no to też taka praca jest fajna, bo odbierasz dzieci rano, tak, o 7, zawozisz do przedszkola, do żłobka, odbierasz, także to są różne kwestie, które trzeba wziąć pod uwagę. Z kolei, jeżeli jesteś osobą, która stawia na samorozwój, jest w stanie sama zorganizować sobie pracę i potrafi wziąć odpowiedzialność za pewne obszary w firmie, do których masz kompetencje, no to praca w takiej firmie pomarańczowej czy turkusowej to jest coś idealnego. Także ja powiem szczerze, że tak, odnalazłam się i w początkach OpenExus i teraz, chociaż z perspektywy, jak mam porównywać pracę w sprzedaży, to wolę ten model, mimo że wiem, że jako sprzedawca w tym modelu prowizyjnym zarobiłabym być może i więcej momentami, bo wiadomo, że handlowcy, jeżeli handlowiec jest bardzo dobry, to jest w stanie naprawdę duże pieniądze zarobić, tylko dla mnie to nie jest też głównym celem. To poczucie takiego spełnienia jest ważniejsze niż same pieniądze też. Także tyle, jeżeli chciałbyś tutaj znać odpowiedź na to, w jakiej firmie, jak się pracowało, czy w jakiej organizacji. Dobra, to jeszcze jeden wątek, który bardzo fajny, który poruszyłaś.
te przemiany u nas, co też w książce poniekąd opisaliśmy, no były raczej rewolucją niż ewolucją, dlatego turkusowe rewolucje, tłumacząc. No i tutaj obecny na sali Rafał fajnie to powiedział podczas jednego z naszych nagrań, które robiliśmy na YouTubie. Powiedział, że Turkus trzeba wdrożyć trochę autokratycznie, czyli odgórnie, bo to szefostwo, czy właściciele muszą chcieć tego kierunku. Nie wiem, czy Rafał zmieniłeś zdanie po tym czasie, czy podtrzymujesz to. Znaczy, można próbować od dołu, no, jeśli szefostwo jest otwarte, ale na samym końcu tak czy owak musi być zgoda z góry, bo no, z góry można wszystko pozamiatać. Także nawet jeśli dół będzie próbował, to jak góra będzie pomarańczowa czy bursztynowa, to zaprowadzi porządek. Nie? Więc to nie wydaje mi się też, że to jest jakiś ewolucyjny. Myśmy na przykład dojrzewali do tego. To jakby tak. W pewnym momencie w ogóle ktoś, ja już nie pamiętam, czy to od Andrzeja, czy nie wiem od kogo usłyszałem to słowo turkus, że w ogóle jakby, tak, ale jakby mnie olśniło, że jakby coś, to nie, że to w ogóle jest jakieś turkusowe, że dopiero potem książka i tak dalej. Tak, to ja tutaj właśnie, można powiedzieć, podsumuję. Góra może wszystko pozamiatać i myślę, że to jest coś w tym, że ta góra musi dojrzeć do tych zmian i myślę, że tak, że to jest klucz. No a potem już pracownicy oczywiście też. U nas to była rewolucja. Oczywiście nie polecam rewolucji. W naszym przypadku z różnych względów powinna być to rewolucja, bo nie mieliśmy za dużo czasu, a ten system, o czym też Ania powiedziała, nam się kończył w jakiś sposób organizacyjny i coś musieliśmy zrobić, to raczej poszukiwaliśmy zmiany głębszej, takiej, która będzie podążała w kierunku klienta. Ja teraz bym głos oddał Adamowi, którego tutaj zapowiem króciutko. On jeszcze się będzie mógł oczywiście uzupełnić to, co ja zapowiem. Więc Adam, z Adamem się tak naprawdę poznaliśmy przy zupełnie fajnych okolicznościach, bo w samochodzie. Podjął się kiedyś wyzwania, żeby właśnie tutaj zawieźć mnie do klienta. Ja bardzo dużo jakby w tej kwestii podróżowałem i miałem dosyć, więc poznaliśmy się w roli kierowcy, był świetnym kierowcą, natomiast szkoda mi było jego potencjału na to, żeby go marnować na bycie kierowcą. I Adam trafił do Centrum Wsparcia Klienta i opowie swoją historię. Jak tu jest, jak mu było, kiedy miał momenty zwątpienia i jak sobie z tym radził. Więc jeżeli mogę, to oddaję Ci głos, Adamie. I już studio, słyszycie? Tak, tak, słyszymy. No, w drugą stronę też, Grzegorzu, jest OK? Tak, bardzo dobrze. Dziękuję za tytułem wstępu. Dla mnie moment, kiedy zaczęliśmy pisać tą książkę, to był też moment pewnego rodzaju głębszych przemyśleń. Wiem, że magiczną barierą dla każdego z nas był 18 urodziny, bo to otwiera perspektywy. Dla części z nas pewnie 40 będzie takim momentem, czy była już, kto ma za sobą. Ale tu jeszcze nikt, także to wszystko przed nami. Ja na razie się dorobiłem trójki z przodu i to świeżo i w momencie, kiedy padła propozycja, żeby spisać nasze przemyślenia i wartości, to rzeczywiście to był 30 rok, jak chodzę po tej ziemi i akurat ósemka mi strzeliła w tej firmie. No i są takie prawidła, są przekonania czy modele zarządzania, w których wychodzi się z założenia, że mniej więcej po 5 latach, taka górna granica, niektórzy mówią o około 8 latach, trzeba zmienić organizację albo przynajmniej diametralnie zmienić obszar odpowiedzialności. U mnie to się w sumie działo ewolucyjnie, bo rzeczywiście poznaliśmy się z Grzegorzem i byłem odpowiedzialny za to, żeby do ukochanej małżonki go dostarczyć w jednym kawałku i zawsze Lidka trzymała kciuki, tylko przywieź mi go tak, jak go oddałam i to była moja główna odpowiedzialność na ten czas, ale podsumowałem to w książce takim stwierdzeniem, że
tylko i wyłącznie w moim odczuciu OpenNexus dla sporej części z nas był bądź nadal jest pewnego rodzaju sanatorium, czyli takim miejscem, gdzie możemy się podreperować i każdy troszeczkę w innym obszarze. I też co mam na myśli? Tak jak znam historie głębsze i wieloletnie nasze, które budowaliśmy tutaj sobie przez ostatnie blisko 10 lat, to były momenty w życiu większości z nas, w których w głównym obszarze poczucie bezpieczeństwa było pod pewnymi względami zagrożone. Ja też miałem taki moment w swoim życiu, kiedy jako niespełna 22-letni chłopak z przyczyn rodzinnych musiałem się z domu rodzinnego wymeldować, wyautować, bo to był moment po 20 latach bezpiecznego życia, gdzie ono było zaplanowane w sumie na następnych 50 lat. Z dziada, pradziada po prostu miałem pewnie przejąć nieruchomości, gospodarstwo, posiadłość. I tak jak Tomek Zieliński uwielbia to powiedzenie, że jako młody chłopak w purpurowej marynarce wyszedł z aktówką z małej miejscowości, to u mnie było podobnie, tylko w trybie przyspieszonym. I nie do końca to była moja decyzja. No i rzeczywiście z Grzegorzem się poznaliśmy, jako że nie miałem chwilowo zajęcia, jedynym punktem zaczepienia były studia, więc padło na Poznań. No i Grzegorz się pojawił na mojej drodze i w sumie nasza rozmowa rekrutacyjna trwała z jakieś 3,5 godziny, bo jechaliśmy wtedy do Gdańska, do klienta. I to, co zauważam dzisiaj, wydaje mi się, że zanim w ogóle usłyszeliśmy o modelu zarządzania turkusowego, to my w gruncie rzeczy byliśmy już, mieliśmy zalążki i podłoże porządne do tego, żeby w ogóle móc iść w tą stronę, więc będę stał na stanowisku, będę bronił troszeczkę, że u nas wartości, które pokrywają się z modelem turkusowym, były i one występowały oddolnie i rzeczywiście dojrzeliśmy, żeby odgórnie to zaakceptować i nazwać, bo tak jak dla mnie zawsze, jak wybierałem sport, zawsze zespołowy. Skończyłem szkołę wojskową, bo kręciło mnie ogromnie to współzawodnictwo i zaufanie, które ma się na pododdziale w plutonie, czy będąc starszym, po prostu odpowiedzialność za pozostałych w moim akurat korpusie to chłopaków, którzy zaufali i to zaufanie zawsze się gdzieś tam przeplatało. Jak patrzę na swoją ewolucję, to wydaje mi się, że chwilami organizacja, a bardzo często Grzegorz miał więcej wiary we mnie niż ja sam w siebie. I przytoczę wam jeden przykład. Ania wspominała o spotkaniach tych cotygodniowych, gdzie było spotkanie sprzedaży. My bardzo dużo podróżowaliśmy. To tak 80-120 tysięcy kilometrów rocznie. To pewnie etat kierowcy zawodowego, a my jeszcze do tego dokładaliśmy spotkania, szkolenia i inne tematy. Na jednym z takich spotkań cotygodniowych, gdzie rzeczywiście po centrum wsparcia klienta, w którym byłem właśnie z Arturem i z Martą wtedy, no to była dobra praca, to była szkoła, z kolei to był moment, kiedy musiałem się pewnej pokory nauczyć, ogłady i kultury w każdej sytuacji, która miała miejsce w stosunku do klienta i współzawodnictwa. No ale rzeczywiście zaczęło mnie to męczyć, no bo no po roku, półtora, gdzie po prostu jest kolejny telefon i te case'y były powtarzalne, no nie do końca jakby czułem się okej w stosunku do tego zakresu odpowiedzialności. No i to zespół wychwycił, że chyba się chłopak zaczął wypalać. Więc siłą, czy to był kopniak w plecy, nie wiem, na pewno dostałem wiatru w plecy. No i zostałem przymuszony delikatnie, żebym skręcił w kierunku sprzedaży. No jedyne, co mnie wtedy broniło, to bardzo dobra znajomość produktu. No i wyobraźcie sobie, że mieliśmy inscenizację, miałem zrobić prowizoryczną rozmowę z klientem. Grzegorz bodajże wtedy miał grać burmistrza, do którego miałem wejść. Od wejścia wszystko było symulowane. Laptop, przywitanie się, spojrzenie w oczy, rozumiecie? Cała metodologia sprzedaży takiej podręcznikowej, to wszystko było ze świadkami, rozumiecie? Wszyscy wymiatają sprzedaży, wchodzi zielony i wtedy tu też zwracam uwagę, że kolor jak diska sobie robiliście, to uwierzcie, że moje kolory się przewalały po prostu 5 razy. Przyszedłem z wysokim zielonym, totalnie gołąbek, bałem się wszystkiego, potrzebowałem, żeby mnie ktoś po plecach klepał, że dobrze robisz.
Później mi się to tak przewróciło, że już mi zaczął czerwony dominować i teraz znowu wracam w trochę w zielony, więc uwierzcie mi, że to kształtuje też charakter. No dałem dyla, mówiąc szczerze, nie? Był moment, że miałem pukać do drzwi i zacząć scenkę, uciekłem dwa piętra niżej i przeczekałem do końca spotkania. Wiedziałem, że są następne, więc wiedziałem, że w tym tygodniu mnie nie dorwą. Więc metody były różne, metody były... Nie, do końca tego spotkania, ale uwierzcie mi, że z dużą dozą zaufania od współpracowników i wiecie, tak jak te wartości mamy wyrażane, czy wyrażamy i kierujemy się nimi w życiu prywatnym, tak branie odpowiedzialności, wiecie, sytuacja codzienna, przerysujemy komuś auto, no musimy się, jakby, rozumiecie, do tego przyznać, nie wiem, zostawić kartkę za szybą, normalny odruch, branie odpowiedzialności. Z drugiej strony, jeżeli w życiu zawodowym czegoś nie dowieziemy, nie dopilnujemy, to o tyle w organizacji, bo ja przez ten pryzmat nasz będę patrzył na organizację w tym kolorze, branie odpowiedzialności jest jak najbardziej ok, a przyznanie się do błędu tylko w nawiasie z wyciągnięciem odpowiednich nauk z tych błędów jest jeszcze bardziej w porządku. Więc jakby ten, dopóki spójny jest kręgosłup moralny z wartościami, które wyznajemy w życiu prywatnym i zawodowym, to uwierzcie mi, że cztery kierunki studiów skończonych nie dadzą tyle, co możliwość nauki od lepszych od siebie, danie, branie odpowiedzialności, a z drugiej strony dostajemy możliwość, aby tą odpowiedzialność podjąć. Czy Grzegorzu, chciałbyś mi przerwać, bo czuję, że lecę. Tak, tak. Bardzo, bardzo dziękuję za oddanie głosu. Ja generalnie chciałbym jeszcze poznać twoje motywacje, bo zacząłeś od Centrum Wsparcia Klienta i albo ktoś dostrzegł, że właśnie tak jak wspomniałeś, że byłeś już prawie na skraju wypalenia. Jakie to momenty decydowało o kolejnej roli w zespole? Jak to się odbywało mniej więcej, żebyś przybliżył tą twoją ewolucję w firmie, bo zajmowałeś się bardzo wieloma obszarami. I tutaj jakby myślę, że z perspektywy słuchaczy może ich zainteresować, jak to się dokonywało i co było takim głównym impulsem w twoim przypadku. To jakbyś mógł pokrótce swoje role po prostu omówić i co jakby następowało i dlaczego podejmowałeś się nowej roli. Wiecie co, pierwszą odpowiedzialnością, tak, to była rola szofera pana prezesa. Druga rola to było Centrum Wsparcia Klienta, którą omówiłem. Później miałem dość długi epizod, bo chyba około 3-letni w sprzedaży, która mnie bardzo dużo nauczyła. Chyba najwięcej stamtąd wyniosłem. Pojawił się moment... A dlaczego najwięcej? Co, nic w mojej ocenie nie kształtuje... zawodowo, tak, człowieka, jak praktyka, jeszcze raz praktyka. Sprzedaż o tyle jest piękną, możliwość dotknięcia sprzedaży jest o tyle piękną sytuacją, że w życiu prywatnym poznajemy ludzi w zależności od tego, ile możemy sobie, jaki model prowadzimy życia towarzyskiego, to możemy poznawać, nie wiem, nową osobę. Może spotkamy raz w tygodniu, nie liczy pani w sklepie, której powiemy dzień dobry i do widzenia, ale żeby bliżej poznać człowieka, to tych sytuacji mamy niezbyt dużo, a sprzedaż o tyle nauczyła mnie słuchać i wyczuwać emocje drugiej osoby, wyczuwać poniekąd już jakiś kręgosłup moralny czy wartości, bo to się da wyczuć, tylko trzeba otworzyć, to może jeszcze za bardzo emocjonalne, ale otworzyć oprócz uszu na słuchanie, to jeszcze serducho na to, żeby poczuć drugiego człowieka, bo wierzcie mi, że każda osoba ma taki bagaż emocji i tyle historii, że to wręcz jest... Ja wiem dzisiaj, że to jest umiejętność, która mi się przyda do końca życia i nie chciałbym nigdy zapomnieć tego momentu. No a tym momentem, który zmusił mnie do tego, żeby przejść dalej, była sytuacja u nas w organizacji, gdzie Mateusz... z roli trenera musiał przejść na rolę pełnoetatowego na moment i wspomóc ojca, więc piękne wydarzenie w jego życiu,
ale wymagało też od nas przeorganizowania się, więc mając jakiekolwiek pojęcie o tych merytorycznych rzeczach, które były wymagane w tym obszarze, no miałem na spacerze z Franią i z Grzegorzem rozmowę, no słuchaj, no potrzebujemy wsparcia, no czuję, że dasz radę i znowu jest ten element zaufania, mimo że nigdy szkolenia nie prowadziłem, to jednak Grzegorz mi po prostu powiedział, że dam radę i w sumie to nawet się nie zastanawiałem, bo na tyle to zaufanie było mocne w obie strony, że po prostu się zgodziłem i uwierzcie mi, że też się tam potrafiłem bawić nieźle. No a dziś chciałem przełożyć to, co mi się udało wynieść ze sprzedaży i z bycia trenerem takim pełnoprawnym przez moment, mam nadzieję, na coś bardziej skalowalnego, coś, co może pomagać naszym klientom na szerszą skalę, więc w sumie taki wspólny mianownik i dziś wspólnie z zespołem się podjąłem budowy platformy edukacyjnej dla naszych klientów, więc cały czas tym wspólnym mianownikiem jest pomaganie i pamiętam naszą rozmowę, jedną z wielu, gdzie pytałeś Grzegorzu, bo początki jak każda firma mieliśmy różne warunki finansowe, wynagrodzenia, no tu nie wiem, czy ktoś strzeli kwotą, ale no moje pierwsze wypłaty tysiąca złotych nie przekraczały i to mi nie starczało na czynsz. W sumie mając jakieś tam inne uprawnienia, certyfikaty i możliwości. Znaczy, to no, było wtedy, kiedy byłeś w sprzedaży, prawda? W sprzedaży były takie miesiące, że podstawa szła na ZUS, paliwo wykładałem ze swoich, hotele ze swoich, a po miesiącu pracy, gdzie było z 350 godzin wypracowanych, dokładałem do interesu, więc w sumie opłacalność kiepska. Ale wiecie, żeby to zebrać i dać innym jeszcze głos, to co 8 lat temu ponad czułem i to znowu do wartości wracam, to, że Grzegorz miał wizję, którą ja kupiłem, ja mu zaufałem i miał pomysł i wiedziałem, że to idzie z głęboko z serducha i jak nawet nie były to jeszcze takie motywatory, które dziś możemy, nie wiem, napisać w ogłoszeniu o pracę, znaleźć, to tego się nie dało inaczej, jak tylko poczuć. Więc oprócz tego, co byśmy usłyszeli na rozmowie rekrutacyjnej, no to była ta wizja. Ja wiedziałem, że to wypali, tylko nie wiedziałem, czy wypali za pół roku, rok, pięć lat czy osiem. No i dzisiaj wiem, że warto było zaciskać zęby i wierzyć sobie wzajemnie i to się latami u nas akurat budowało, tylko powiem wam tyle, że ta droga była więcej warta niż pięć kierunków studiów, nawet jakbym doktorat zrobił. To tak dzisiaj. A otwarta głowa, serducho, to chyba najlepsze, co można zrobić. Jedyne, co bym zmienił dzisiaj, to bym zrobił to szybciej. Tak parę lat wcześniej, chociaż nie jest jeszcze za późno, ale uwierzcie mi, że jeżeli jesteście na etapie szukania swojej drogi, to ja na swoim przykładzie, podsumowując, powiem wam tyle, że jeżeli rzeczywiście nie tylko na papierze organizacja będzie wyznawała i będzie koloru turkusowego, to jest najlepsze miejsce, żeby rozwinąć skrzydła, bo możecie brać odpowiedzialność, głowa za to nie spada i zawsze wiecie, że macie kogoś, kto jest w stanie wam pomóc bezinteresownie, a przy okazji relacji i emocji, które mamy tutaj, my się po prostu lubimy, ufamy i przyjaźnimy w zespole i niczym nienaturalnym jest to, że czas prywatny, wolny też lubimy spędzać razem i myślę, że to w większych organizacjach to jest jakiś odklejony pomysł, nie? Żeby po pracy jeszcze spędzać czas, jakby mało nas było, wiecie, nie? Przez 8 godzin czy 10. No. Także życzę każdemu, a mogę być przykładem jakby na to, że warto. Dobra. Dziękuję ci bardzo, Adamie. Ja bym tylko dodał, że tak różowo to nie było, bo też niejednemu spadła głowa, w sensie, czyli albo samodzielnie odszedł, albo gdzieś zespół mu podziękował, więc to nie jest też tak różowo, natomiast oczywiście każdy musi znaleźć ten swój kolor i ja również w turkusie czuję się najlepiej, nie wyobrażam sobie, natomiast z perspektywy osób, znaczy nawet Ania to fajnie powiedziała, że nawet bursztyn ma swoje plusy. Każdy musi dopasować te
te cechy. Myślę, że to jest też etap rozwoju i w pierwszym etapie chociażby dla osób, które nie wiem, dla nich główną wartością jest to, żeby być w domu, żeby mieć spokój, to bursztyn jest na przykład świetnym kolorem, bo wiemy też przez ten nasz chaos, przez codzienne różne inicjatywy podejmowane oddolnie, spokojnie raczej u nas nie jest, tak mi się wydaje, ale może wasze uczucia są inne. Chciałbym przekazać głos do osoby szczególnej, nazwał się synem marnotrawnym. Jak to przeczytałem, to mi się bardzo, bardzo się uśmiechnąłem. Nazywany też, ale w takim dobrym tego słowa znaczeniu, bo to może mieć podwójny wymiar, pan Excel, czyli ktoś, kto tutaj na zawsze uczy, jak powinno przebiegać spotkania, jak to zrobić, żeby było najlepiej, porządkuje bardzo wiele kwestii. I Artur, nasz syn marnotrawny, będziesz miał dwie perspektywy, bo tak naprawdę odchodziłeś, byliśmy firmą pomarańczowo-zieloną, przyszedłeś po zmianach, no i właśnie, zastałeś inną firmę, jakiś tam piesek, wspominałeś w książce, przebiegał po firmie, no i jakby twoje odczucia, twoje przemyślenia i twoja perspektywa tego powrotu. Oddaję głos. Już sekundkę. Już powinno was słychać. Dobra. Dzięki za ten wstęp. Na pewno słowem mojego wstępu przypomnę, że osoby, które są na salce, jak i osoby online mogą zadawać pytania. Online oczywiście na czacie, a jeśli ktoś na salce chciałby, to też mikrofon możemy przekazać. Piszemy do Excela. Tak. Dziękuję do Excela. Tak, wracając do mojej historii. Osoby pracujące w OpenExus wiedzą, jestem chyba trzecią osobą poza tobą i Zygmuntem, które jeszcze pracują w firmie i jeśli chodzi o długość zatrudnienia, więc znam firmę prawie od samego początku. Pierwsze kroki stawiałem, podobnie jak Adam, w Centrum Wsparcia Klienta i tam się zaczęły moje pierwsze przygody, wspomnienia z klientami, z obsługą, jak i z tym pomarańczem OpenExusowym, który na początku królował. Dalej trafiłem do zespołu IT i tam rozwijałem OpenExusa, platformę, która jest takim naszym głównym produktem, dzięki któremu jesteśmy znani, ale historia, którą opisałem w książce, właśnie zaczęła się od wspomnianego przez ciebie syna marnotrawnego. Więc postanowiłem zmienić organizację. To, co się w OpenExusie działo, to, co robiliśmy, po części już było z mojej perspektywy już to monotonne, ponieważ produkt już był dojrzały. Ja nad nim długo pracowałem, zespół też, więc postanowiłem zmienić środowisko. W międzyczasie, podczas mojej nieobecności, zmienił się kolor organizacji. Ja cały czas byłem w dobrym kontakcie z zespołem, z ludźmi, z którymi pracowałem, z Adamem, z Sewerynem, który jest u nas deweloperem, z innymi. No i opowiadali mi o różnych rzeczach, co się dzieje. Ja też was odwiedzałem tutaj w poprzedniej lokalizacji, w tej lokalizacji mieliśmy okazję rozmawiać. No i pewnego razu przyszedł do mnie Seweryn, powiedział, że przeczytałeś kolejną książkę, postanowiłeś tutaj Turkus sobie zapoczątkować. To wyciągnąłem iPhone'a, spojrzałem sobie Turkus. Pojawiły mi się kafelki do łazienki, ale myślę sobie, to chyba nie to. Szukałem trochę dalej, na drugiej stronie znalazłem turkusowe organizacje. Zacząłem czytać, patrzeć, trochę oczami nie dowierzałem. No to postanowiłem, że was tam odwiedzę. Zastanawiałem się, czy jak wrócę, to jakaś tutaj grupka hipisów będzie sobie skakać po korytarzu, czy jak to będzie wyglądać. Po tym, co na YouTubie sobie wyczytałem o Turkusie. No nie, okazało się, że nie jest tak źle, że jak w tym 2019 roku was opuściłem, w 2020
pierwszym w połowie wróciłem i zobaczyłem, no, że jednak tego, tych hipisów nie ma. Przynajmniej wszędzie. I nie tak bardzo. No, ale tak na serio. Ja tak jak powiedziałeś, pan Excel, no i tutaj ci, co znają diska, kolor niebieski tutaj mocno u mnie góruje, także ta procesowość, ten Excel, te role i odpowiedzialności gdzieś tam się jednak mimo wszystko przebijają. Ale ta chęć zrozumienia u mnie również jest, więc pierwsze, co zrobiłem, to postanowiłem pomyśleć, jak te twarde metodologie zarządzania projektami, jako osoba, która pełniła rolę product ownera, która skończyła szkołę jako analityk biznesowy, która no, ma te doświadczenie mocno techniczne, myślałem, w jaki sposób przekuć te metodologie, które mimo wszystko narzucają hierarchię, narzucają jakieś działania i procesy odgórne, jak to zrobić, żeby były oddolne. I od samego początku stworzyliśmy sobie taką grupę w firmie i zaczęliśmy robić Agile Talki, gdzie rozmawialiśmy o Scrumie, o Kanbanie, o Agile'u, o zwinnych metodologiach i o tym, jak moglibyśmy sobie wspólnie pracować. Pokazywałem, jak to działa w oryginale, a potem się wspólnie zastanawialiśmy, co zrobić, co wziąć, żeby było fajnie i żeby nam się tej wspólnie dobrze pracowało przy użyciu tych metodologii i jednocześnie, żeby te założenia turkusu mimo wszystko cały czas utrzymywać, żeby nie było tych odgórnych decyzji, żeby zespół decydował. No wiadomo, bardziej się sprawdzają zwinne metodologie niż te pozostałe, patrząc na turkusowe założenia. I ten mój rozdział w książce też opisałem właśnie z tej perspektywy, czyli pomyślałem od drugiej strony, zadałem pytania czytelnikom, żeby patrząc na swoją organizację zastanowili się, na ile ten turkus już jest, albo na ile on może być, albo na jakie pytania warto odpowiedzieć, gdyby ktoś chciał ten turkusowy kierunek sobie spróbować skręcić. I to jest pierwsza część mojego rozdziału. Druga część mówi o tych właśnie narzędziach i obszarach, które warto zagospodarować. Żeby jak to kolokwialnie nazwałem, żeby za chwilę nam się grupa pracowników nie stała się statkiem hipisów, które sobie biegają i robią nie wiadomo co, nie wiadomo kto, nie wiadomo jak. Bo do tego też czasami taki nieprzemyślany turkus mógłby doprowadzić, ale to wyraźnie znaczą nieprzemyślany i pewnie źle wprowadzony turkus. Jeśli chodzi o kolejny obszar, to automatyzacja też w tym rozdziale jest. O tym pewnie powie więcej Jędrzej, bo on tutaj ten rozdział mocno pomagał mi redagować. To jest część, która bardzo, bardzo pomaga w każdej organizacji w dzisiejszych czasach. W turkusowej wyjątkowo, bo mimo wszystko te rozproszone struktury pomaga zlepić w całość. System CRM. A mógłbym przerwać na sekundę, byśmy się zatrzymali przy tym, bo nie wydaje ci się właśnie, że to może komuś się wydawać dziwne, że firma turkusowa dąży do automatyzacji. To, że potrzebne są narzędzia, to na pewno, bo jest bardzo dużo chaosu, bo jest bardzo dużo działań oddolnych i myślę, że tutaj łatwo będzie to wytłumaczyć komuś z zewnątrz. Natomiast jak byście się zapatrywali, dlaczego jest takie pożądanie czy chęć w naszym przypadku do automatyzacji procesu i co za tym stoi i czy to nie jest sprzeczne z turkusem? Jeśli chodzi o tą automatyzację, którą my robimy, my stawiamy na automatyzację działań, które nie przynoszą wartości, które są nudne, powtarzalne, które nie dają żadnej wartości, więc my na tym się skupiając mamy okazję robić bardziej kreatywne rzeczy, te, które roboty, automaty czy inne rzeczy nie są w stanie wykonać. Więc z naszej perspektywy jest to jasne, że u nas roboty nie zastępują ludzi w przeciwieństwie do jakichś innych poznańskich organizacji produkujących samochody, które
wdrażają narzędzie i nagle 10 osób w dziale znika bez śladu. Więc my tutaj wyraźnie nie idziemy w tym kierunku, żeby ludzi zastępować robotami czy automatami, ale kładziemy na to duży nacisk i zawsze projektując nowy proces czy wdrażając nowe aplikacje, patrzymy, gdzie jest ten potencjał do automatyzacji, robotyzacji, co robi się często i gdzie ten czas czy pracochłonność można zaoszczędzić. Dobra, dziękuję. Dziękuję za wyjaśnienie, bo myślę, że się przydało, bo z perspektywy, jakbyśmy spłycili to tylko do automatyzacji, to ktoś mógłby gdzieś wyciągnąć zupełnie inne wnioski. Dobra, to teraz tak. Kolejną ważną osobą, której jakby za chwilę oddam głos, jest historia Jędrzeja. Ja tutaj wprowadzę może pokrótce. Generalnie w okresie, w którym dołączał do nas Jędrzej, przewinęło się przez naszą firmę przynajmniej 40 stażystów. I były to staże z Unii Europejskiej. Były to płatne, najczęściej płatne staże właśnie organizowane przez uczelnie, przez różne uczelnie, bo z różnymi współpracowaliśmy. Jędrzej się zgłosił w momencie, kiedy te programy stażowe się skończyły. No i jakby od Kasi, która jakby w tamtym okresie zajmowała się rekrutacją, dostała informację, że no niestety płatnych staży nie ma, nic tutaj nie poradzimy. Jędrzej postanowił, pełen determinacji, rzucić pracę w Lesznie, gdzie była dużo bardziej płatna niż ta początkowa w Nexusie, i przeprowadził się do Poznania, żeby zaryzykować i żeby miesiąc popracować za darmo. Mało tego, w ogóle nie było planowanego, że zatrudnimy go, dlatego że byliśmy pod kreską w tamtym czasie, a po miesiącu dostał pracę, pomimo że nie było budżetu na zatrudnienie kogokolwiek i nie była to absolutnie planowana rekrutacja. No i właśnie tą historię teraz oddam głos do Jędrzejowi. Chciałbym, żebyś przybliżył, opowiedział, co tobą tak naprawdę kierowało, bo z perspektywy osób z zewnątrz mogła się to wydawać taka mało logiczna decyzja. Także Jędrzej, oddaję głos. Dzięki. No w sumie tak, z perspektywy czasu, jak sobie tak na to spojrzę, przeprowadził się do Poznania, zostawiając aktualnie już swoją żonę na miejscu. Z dnia na dzień powiedziałem wtedy jeszcze mojej dziewczynie: słuchaj, wyprowadzam się do Poznania. Ona została w Lesznie z różnych przyczyn. Jak tak rozmawialiśmy wtedy, no to a ile będziesz zarabiać, że tak wjeżdżasz 100 kilometrów od domu, gdzie masz rodzinę, o nic nie musisz się martwić, przecież przyjeżdżasz z pracy, jest obiadek przez babcię zrobiony, jest ciepło, jest łóżko, no to gdzie tam do wielkiego miasta będziesz jechał i co za ile? Ja dostałem propozycję pracy za 10 zł na godzinę. Czyli jak był lepszy miesiąc, był dłuższy ten miesiąc, to tam 1700 było na koncie. Wynajem pokoju 700 zł. Jeszcze wtedy studiowałem zaocznie, no to 400 zł szło na uczelnię, no to zostało 500 zł i wyżyj z tego. Szaleństwo. Dziewczyna więcej wtedy zarabiała ode mnie w mniejszym mieście. A mimo to jestem już tutaj prawie 7 rok. I tak odpowiadając na twoje pytanie, co mną kierowało i tak myślę, co też kierowało większością z nas, bo jak pewnie słyszeliście, no to każdy z nas tutaj jest 5, 6, 7 lat. Nie ma za dużo tej rotacji tych pracowników, którzy zaczęli pracę w Nexusie, kiedy no nie było za wesoło. No, ja usłyszałem z ust pracownika, że nie stać firmy na mnie. Nie stać firmy, żeby zapłacić 10 zł za godzinę. Nie? Tak, potwierdzam. Jak usłyszeliśmy twoje żądania 2000 na rękę, to powiedzieliśmy, to było... że mu się w dupie poprzewracało. A wiele nie chciałem, nie? E...
Ja sobie wtedy powiedziałem, że ta firma daleko zajdzie i Grzegorz kiedyś powiedział, że każdy będzie zarabiał pięciocyfrową sumę, że 10 tysięcy brutto to jest ten pułap, do którego dążymy i że każdy będzie z tego tyle będzie zarabiać. No nie powiedział, ile to będzie trwało. W jakiej walucie? Po trzech latach, minęło 3 lata, już zacząłem się zastanawiać, kiedy będą te pieniądze. I myślę, że właśnie nas wszystkich tutaj trzymała ta wizja i ta chęć rozwoju firmy, gdzie czuliśmy się nie tylko pracownikami, ale współtwórcami czegoś. Na początku było powiedziane, że Turkus musi być zgoda góry na ten Turkus, że Turkus się zmienia od góry, że być może są wyjątki, że od dołu. Ale kiedy ja przychodziłem, no to ja przychodziłem też do Centrum Wsparcia Klienta. Myślę, że to jest taki pierwszy basen, który w tamtym czasie każdy przeszedł. Wtedy byliśmy już zieloni, jeśli chodzi o ten zespół. Bo to był zespół młodych ludzi, to byli studenci. To były osoby, które się świetnie dogadywały i nie czuły tej presji takiego dyrektora, nie czuły presji kontrolowania. My jako zespół wsparcia klienta już od początku byliśmy zieloni i myślę, że my się w ogóle wychowaliśmy na tym, że nie ma dyrektora, nie ma przełożonego, jest tylko i wyłącznie odpowiedzialność, którą osoby, które tutaj siedzą i faktycznie przepracowały te 7, 8, 10 lat, na każdym kroku pokazywały, więc tak wydaje mi się, że takie nasze wspólne DNA, dlaczego tu jesteśmy, to jest właśnie ta chęć współtworzenia i ta wizja, nie zawsze klarowna, nie zawsze zgodna z wizją wtedy ówczesnego prezesa, czyli pana Grzegorza, ale każdy gdzieś do czegoś dążył, miał ten swój cel. I nie zawsze te pieniądze były na pierwszym miejscu, tym bardziej jeśli zostawia się, załóżmy, 6-7-letni związek i żyje się na odległość 2 lata, dojeżdżając tylko w weekendy do partnerki, to tak z lotu ptaka czy z tej perspektywy, no to wydaje się, że no byłem, nie wiem, upadłem na głowę, byłem chory chyba, nie? Jak każdy z nas, tak jak powiedział Adam, nie? Że faktycznie była prowizja za sprzedaż, no nic nie sprzedałeś, no to prowizja wyniosła zero, a Urząd Skarbowy zapukał do drzwi, nie? Zapłać za ZUS. Więc często były takie momenty, w których osoby się poddawały i szukały miejsca w innej pracy, odchodziły od nas, czasem bardziej spektakularnie, z większymi emocjami, czasem kulturalnie, ale zazwyczaj te kryzysy, które u nas były, to były kryzysy przede wszystkim związane z poczuciem bezpieczeństwa, bo były małe wypłaty, bo była wizja tego, że upadniemy, była wizja tego, że to pierwszy rok bez dofinansowania, bo gdy ja przychodziłem, no to nie dość, że firmy nie było stać na pracownika za miskę ryżu, to jeszcze to był pierwszy rok bez dofinansowania, no to jak sobie poradzimy, nie? Każda umowa, każdy klient jest na wagę złota. Wtedy jak klient odchodził, to przez tydzień płakaliśmy, czy na pewno będzie na wypłaty. Ale mimo to, mimo tego, że często te wypłaty były małe, często też się kłóciliśmy, często wymienialiśmy mieliśmy sprzeczne wartości. Często nie mieliśmy nawet na pójście do kina, bo ja się, no nie boję się tego powiedzieć, że no raczej kolorowo nie było, jeśli chodzi o pierwsze zarobki. No, bo idąc do KFC, myślałem sobie, no ten pan zarabia więcej ode mnie, nie? A ja mam inżyniera. To właśnie trzymało nas to wszystko to, że byliśmy zawsze zaangażowani w firmę, zawsze czuliśmy to poczucie odpowiedzialności wobec siebie, wobec firmy, czuliśmy tą więź i to poczucie odpowiedzialności, że nie odpowiadam tylko za siebie i za swoje życie i za swoje decyzje,
ale też odpowiadam za inne osoby. I miałem kilka takich sytuacji, bo tutaj tytuł mówi o kryzysach, więc opowiem o paru kryzysach, kiedy już chciałem odejść. Kilka była takich sytuacji, była też sytuacja, kiedy rozmawiałem z Grzegorzem, że chyba dłużej tak nie wytrzymam, że wracam do domu, nikt na mnie nie czeka, mieszkam w małym pokoju za niebotyczne pieniądze i po prostu tęsknię za swoim byłym życiem, za partnerką, za lepszymi pieniędzmi. Grzegorz wtedy powiedział, że on to rozumie, że decyzję zostawia mi, że wiem, gdzie są drzwi. I było kilka takich sytuacji, ale mimo wszystko zawsze jak się przychodziło do pracy, na początku jak Ania już czekała ze śniadaniem, bo na początku w związku z tym, że właśnie ten zespół taki był zielony, no to wprowadziliśmy pewne programy żywieniowe. Jednym z tych programów był 1% dla Jędrzeja. Chciało się przychodzić, nie? I wiedziałeś, że nawet jeśli będzie reklamacja, klient na ciebie nakrzyczy, nawet jeśli będzie gorszy dzień, popełnisz ten błąd, to jest śniadanie, są ludzie, którzy cię pocieszą, ludzie, którzy ci pomogą. I myślę, że też ta zieleń, w tym, która istniała we wsparciu klienta, pozwoliła nam w wielu obszarach się rozwinąć, bo my byliśmy, znaczy nie wiem, czy mogę powiedzieć my, ale zawsze dążyliśmy do pewnych innowacji. Te innowacje nigdy nie były, znaczy z mojego punktu widzenia, nigdy moje pomysły nie były banowane, nigdy nie było powiedziane, że nie, dobra, to spróbuj. Wielokrotnie, jak był jakiś pomysł, zmieńmy partnera, zmieńmy narzędzie, wdrożmy nowego CRM-a, no to nigdy nie słyszałem nie. Zawsze to była odpowiedzialność osoby, która chciała się tego podjąć. Nie było czegoś takiego, no dobra, no to masz tu budżet określony, masz tyle czasu, damy ci jakąś osobę, która będzie cię koordynować. Tak nigdy nie było. Zawsze to było na zasadzie, super, masz pomysł, róbmy to. Później będziemy się martwić. Jak pytałem się, a jaki mamy budżet, no to słyszałem, nie wiem. Ile mogę ci powiedzieć? No nie wiem, nie? Zaczęło się od małych projektów, od małych inwestycji, kończyło się na bardzo dużych inwestycjach. I to wszystko było w sumie oddolnie. I tu nie było pomysłu zarządu, Grzegorza, czy kogokolwiek innego, żeby wdrożyć jednego, drugiego CRM-a, żeby później to wszystko, co zainwestowaliśmy w CRM, zakopać i jeszcze raz wdrożyć kolejnego CRM-a. Inwestycja w nowe produkty. Nigdy nie było tutaj sprzeciwu. Nigdy nie było tutaj takiego powiedzenia nie, że przesadzasz, zawsze była zgoda. I myślę, że to jest ta główna cecha turkusowych organizacji, że oddolnie, jeśli pracownik chce poczuć się odpowiedzialny za to, w jakim miejscu pracuje, chce być proaktywny, chce coś wykonać, to mu się na to pozwala. Jak popełni błąd, to mu się nie mówi brzydko, tylko mówi spróbujmy jeszcze raz. Dobra, Jędrzeju, chciałbym cię tutaj, skoro jest część zespołu i to się nagrywa, to kiedy kolejny CRM? kolejnego już nie będzie. I to już jest mój trzeci, który wdrażam osobiście i ostatni. Stwierdziłem, że prędzej się cała firma zmieni, niż się zmieni CRM. Nie, bo Jędrzej miał coraz mniej włosów przy każdym kolejnym. Właśnie to chciałem tu powiedzieć, tak, że kiedy przychodziłem do firmy, miałem włosy. Więc ten są zdjęcia, są dowody. Więc na pewno turkus powoduje pewne przerzuty, pewne skutki uboczne. Warto wyciągać wnioski. 7 lat temu miałem włosy, teraz już nie mam. Coś więcej o kryzysach, jakbym mógł powiedzieć, no to jest w książce więcej opisane. Ponad 10 osób w ciągu roku odeszło od nas, jak nie 15. Ja się kiedyś pogubiłem w tym liczeniu. W książce próbowałem. Chyba 17-19 było przez... No dobra, sporo. Ale to sporo. Przez półtora roku, dwa.
Przez dwa lata było chyba 19. No dobra, nie no, jestem dobry jest, w tych latach. Niestety wszystkich nazwisk już nie jestem w stanie spamiętać. Ja pamiętam akurat, ale gdzieś faktycznie te liczby, bo one się tak dynamicznie zmieniały, że faktycznie gdzieś się pogubiłem. Czy 17 albo 19? Ja to w książce podsumowałem. Dlaczego ludzie odchodzą? Tutaj jest pytanie. To zatrzymajmy się, bo to ważne, myślę, pytanie. Tak? Tak, większość tych osób to była ze sprzedaży, dlatego pozwolę sobie zabrać głos. Tak jak wcześniej powiedziałam, przed przemianami model sprzedaży był prowizyjny. Podstawa plus prowizja. Tutaj miałeś podstawę, teraz mamy stałe podstawy, a prowizja, premia jest wypracowywana przez zespół, idzie sprzedażowy, idzie do wspólnego worka, ale dzielimy się porówno w całej firmie, czyli tyle samo dostaje ktoś w centrum wsparcia, ile sprzedawca. I nie każdy, nie może dlatego, tylko w turkusowym modelu pracujesz zespołowo i w takim modelu widzisz, kto pracuje, a kto robi tyły w peletonie i kto troszkę tak jest na doczepkę w tym zespole i próbuje się, no nie gra zespołowo, nie pracuje, także kiedy zespół odpowiada już sam za wyniki, za zadania, to widzi to. Wcześniej to było wszystko na głowie Grzegorza, nie jesteś w stanie gdzieś tam wszystko chwycić, no i ten model prowizyjny, ale na pewno też to branie odpowiedzialności, nie wszyscy chcieli wziąć odpowiedzialność, także większość tych osób to była ze sprzedaży i do dzisiaj jeszcze no, te rotacje te były. No, także. Może jeszcze dopowiem i za chwilę dam mikrofon, bo drugi powód, który ja zauważam, to jest w pewnym momencie każdy z nas zaczął czuć, że się nie rozwija. Artur zmienił firmę, bo powiedział, że już w sumie zrobił wszystko, co mógł, spróbuje nowych doświadczeń. Ja też miałem taką przygodę już, że miałem kilka ofert pracy, mogłem firmę zmienić, bo też czułem, że a co więcej mogę zrobić? Nie mam mentora, nie mam osoby z większym doświadczeniem ode mnie, które by mnie poprowadziło. W korporacji będę miał ścieżkę rozwoju, za 15 lat będę dyrektorem i będę miał wygodne życie. Każdy z nas pewnie gdzieś się tam spotkał z tą ścianą braku możliwości dalszego rozwoju. Wydaje mi się, że to tylko siedzi w naszej głowie w turkusowych organizacjach, bo jeśli dano mi możliwość wdrożenia jednego CRM, a później drugiego, dano mi możliwość konsultowania się z bardzo dużymi firmami konsultingowymi, z osobami z wieloletnim doświadczeniem i miałem na to budżet, na zasadzie miałem na to przyzwolenie zespołu, że tak, jeśli potrzebujesz, to zamów konsultację, spotkaj się, dofinansujemy ci szkolenie, damy ci budżet, to w sumie cały czas się rozwijam, tylko muszę chcieć. Chcieliśmy zacząć automatyzować część procesów, dostaliśmy na to przyzwolenie, dostaliśmy na to budżet, dostaliśmy możliwość eksperymentowania i możliwość uczenia się w firmie na własnych błędach. I myślę, że to też jest drugi powód, dlaczego ludzie odchodzili, że czuli ścianę, mimo że tej ściany nigdy nie było. Dzięki, ja tak doprecyzuję ten aspekt zespołowości i przejścia z prowizji na taką odpowiedzialność a autonomiczną za swoją pracę. A mogę Ci poprosić o przedstawienie się? Bardziej widzą. Alicja, cały czas mam na imię Alicja, a nazywam się dość charakterystycznie liczba, więc jak ktoś nie zapamięta imienia, to nie mylić z numerek, także to w ten sposób. Dobra. I w turkusie już tak od bardzo wielu lat, myślę, że ten temat się gdzieś też może pojawi w dalszej części naszej rozmowy, więc ta zespołowość mnie rzeczywiście bardzo interesuje w takim aspekcie, czy ta decyzja o odejściu wynikała z tego, że zespół zorientował się i zespół zgłaszał. Jak ja to mówię, mądrość zespołu jest niewiarygodna, czy to jest tak, że ta osoba się orientowała i to ona zgłaszała, nagle widać brak rezultatu, to ja może się poddam zespołowej komisji, tak, konsultacji. Ja bardzo upraszczam, bo mając świadomość tych światłocieni całej sytuacji, natomiast rzeczywiście teraz jestem bardzo intensywnie w takim procesie i widzę obie rzeczy, więc tak trochę mnie ciekawi, jak to u was się odbywało. W 100% powiem, że to była decyzja zespołu, to nie było tak, że to osoba mówiła, nie, to ja się nie nadaję jednak do tego modelu pracy, to zespół widział,
bo tak, żeby to też na początku ustalić, to, że jest turkusowa organizacja i pracujemy zespołowo bez prowizji, to nie znaczy, że my nie mierzymy w zespole tej sprzedaży. My robimy sobie co miesiąc takie, może nie rankingi, tylko bardziej to jest zestawienie sprzedaży. Widzimy, w jakim kierunku idziemy, planujemy sobie, ile kto planuje sprzedać w kolejnym miesiącu. Więc robiąc takie analizy miesięczne, roczne, Litka nam też takie fajne statystyki robi analizy, no widzimy, kto powiedzmy zarabia tyle samo, tak? Wynagradzani jesteśmy powiedzmy mniej więcej tak samo, a no, ta sprzedaż jest tak naprawdę no, żadna, tak? No, ktoś bierze i to jest jeden, drugi miesiąc, rozmawiamy i to nie było, to nie, nigdy nie było tak, że z dnia na dzień kogoś dziękowaliśmy, tylko była jedna rozmowa, druga, trzecia, było tych szans mnóstwo, aż za dużo nieraz, mam wrażenie. I te osoby nigdy się nie reflektowały, to mnie dziwiło. Po prostu było im wygodnie pracować, brać wynagrodzenie, tak powiem kolokwialnie, krótko, a nie angażować się. I po prostu dziękowaliśmy. I to było ciekawe, że to zespół decydował. Zbieraliśmy się, dyskutowaliśmy, to zawsze było poprzedzone głęboką analizą. Naprawdę 100 razy się zastanowiliśmy, zanim podjęliśmy taką decyzję. Sobie pozwolę jeszcze pół zdania, bo akurat w momencie, kiedy ze sprzedaży przychodziłem do trenerów, to był ten moment, kiedy zmienialiśmy model na turkusowy. I jaką ja mam refleksję z punktu widzenia sprzedaży? Kim jest rasowy sprzedawca? No my sami siebie kiedyś nazywaliśmy, jesteśmy rekinami sprzedaży, nie chcemy płotek, szukamy prawdziwych rekinów. No, czym one się charakteryzują? No mają czujki, jak poczują krew, to idą, ale raczej polują samotnie. No i teraz weźmy kogoś, kto ma doświadczenie w sprzedaży, no bo chcemy się uczyć od kogoś, kto jest lepszy, zatrudniamy lepszy od siebie, czyli rasowy handlowiec z krwi i kości. Jak poczuje krew, to nie puści. Tylko przestawienie się na to, że pracujesz na czyjąś prowizję, a nie na swoją, jest ogromną mentalną zmianą i wydaje mi się, że nie każdy był w stanie zaakceptować albo popatrzeć dalekosiężnie na to, że jako jednostka jesteśmy w stanie osiągnąć tyle, ustalmy sobie jakąś wartość, ale my sami jesteśmy dowodem na to, że działając zespołowo, przyrosty 150, 250, 350% to jest do zrobienia. Tylko dalekosiężnie patrząc, a nie z punktu widzenia moja prowizja na następny kwartał, tylko nasza prowizja na następny rok, dwa lata, to są w ogóle nie do porównania kwoty. Jeszcze tylko dopowiem, a propos tego, jak teraz rekrutujemy do sprzedaży, to też zupełnie inny sposób. Kiedyś to robiła osoba powiedzmy z HR-ów, taka była osoba jedna, która rekrutowała, nie znając naszego zespołu, naszego charakteru, potrzeb, a teraz sami rekrutujemy i rekrutując niekoniecznie zbieramy CV, bardziej kładziemy nacisk na trzy rzeczy, umiejętność słuchania, dobra organizacja i taka determinacja w pracy, więc dla nas kluczowa jest osoba niekoniecznie, która ma 15-letnie na przykład doświadczenie w sprzedaży, tylko ma konkretne te cechy, na których nam zależy i to nam się teraz świetnie od powiedzmy półtora roku sprawdza i te osoby, które rekrutowaliśmy, czy do zespołu tutaj Sebastiana, który zajmuje się przedłużeniami umów, też przy okazji rekrutowaliśmy, jako zespół rekrutowaliśmy do sprzedaży, a znalazła się osoba, która widziałam, że jest potrzebna Sebastianowi i tam ją tak przyjęliśmy. Także kluczowe jest właśnie też spojrzenie z innej perspektywy. Nie? Także nieraz przychodził na rozmowę handlowiec taki w garniturze, wygadany i on myślał, że im więcej powie, tym będzie lepszy i w ogóle super będzie. A właśnie to tak niekoniecznie, nie? Sebastian? Tak, ja chciałem skomentować tutaj to, co Ania mówiła odnośnie sprzedaży, tak, bo to bardzo mocno było widoczne, jak ja przychodziłem, tak naprawdę mieliśmy taki inkubator, powiedzmy, projekt sprzedaży zdalnej 4,5 roku temu, jak zaczynałem pracę w firmie, o tym może później powiem, ale to się trochę kanibalizowało. Nasza sprzedaż polegała na tym, że handlowcy jeździli, robili masę kilometrów, a ja miałem tak jakby po prostu zadanie tam z kolegą sprzedawać zdalnie, tak? I to się trochę kanibalizowało, bo sprzedaż miała swoje prowizje, swoje targety, a my jednocześnie też pracowaliśmy na tym rynku, tak? I w teorii powinniśmy jako firma pracować na wspólne zarobki, tak? Żeby po prostu jak najlepiej, jak najwięcej firma zarabiała, ale też pojawiały się przez to różne konflikty, tak? Sprzedaży zdalnej, stacjonarnej, tak?
i tutaj ta zmiana taka turkusowa też pomogła no, też w tym, że zaczęliśmy współpracować ze sobą, tak, i też wymierne korzyści, bo w ten sposób możemy korzystać ze swoich mocnych stron, bo na przykład ktoś jest dobry w prowadzeniu webinarów, tak, ma dobrą prezencję, umie oczarować tego klienta, tak, a inna osoba będzie po prostu egzekutorem, która po prostu będzie później dopinała te umowy i myślę, że też taką siłą w Turkusie jest to, że teraz mamy bardzo różne zakresy obowiązków, tak, jako zespoły, ale potrafimy razem też grać do wspólnej bramki i to jest chyba taka największa wartość w tych wszystkich zmianach, tak. Dzięki. Z tego, co mówicie, a jakby sparafrazować i Grzegorzowi oddamy głos, bo chyba, że mamy takie przyzwolenie na panel o sprzedaży. Jest taka moda... Śmiało. No niekoniecznie w naszych kolorach, ale jest taka moda no nazwy po imieniu, no pompowania się po prostu, szczególnie na LinkedInie, kiedyś na Golden Line czy innych. Wiecie, no musi być syta rubryka z umiejętnościami, najlepiej potwierdzona przez pół drzewa rodzinnego, certyfikatów, kursów, szczelnie uzupełniona od kiedy do kiedy, gdzie, im wyższe stanowisko, tym lepiej, tylko to jest poświadczenie z jakąś taką, wiecie, oficjalne, po prostu. I widzę, że nam na tym nie zależało nigdy. Z chęcią usłyszę, czy w pozostałych organizacjach, które ten kolor, na ten kolor się zdecydowały, jest podobnie. No ale my nie braliśmy pod uwagę nigdy CV-ek, czy wyciągaliśmy z nich tylko jakiś suplement, bo takie pompowanie się umiejętnościami i papierkami na LinkedInie to jest łowienie stanowisk i karier, tak uważam, a u nas skupiliśmy się na łowieniu talentów. I nawet jeżeli ktoś tych talentów nie miał opisanych w CV-ce, ale to wyszło po prostu przy takiej współpracy i miał możliwość wykazania, a czasami nawet odkrycia tych talentów, to znowu jest więcej warte niż... Tak, z chęcią. No. Jasne, ja tylko może jeszcze tylko chciałam dopowiedzieć, że też ważną rzeczą w rekrutacji, na co zwracamy uwagę, to jest system wartości. Posiadamy kodeks honorowy i tak naprawdę merytorycznie jesteśmy w stanie się rozwinąć. Natomiast co do systemu wartości, nie zawsze jest on jak gdyby spójny z naszą kulturą organizacyjną. I to jest też klucz, że może być osoba, która jest merytorycznie mega rozwinięta, ale nie spełnia, nie wpasowuje się jak gdyby w system naszej wartości, no to tak naprawdę ta osoba raczej nie zostaje przyjęta do naszej organizacji, dlatego że uznaliśmy, że ten system wartości powinien być spójny i każdy też powinien czuć tę wartość i się z nią utożsamiać. Ponownie Alicja, cały czas liczba i cały czas w Turkusie. Tak jak mi przychodzi do głowy ta implementacja w serca turkusowe, bo nie wdrażanie, ale też bycie turkusowym, to zawsze te wartości, tak się mówi, że one są te kluczowe. I ja też jestem orędowniczką, nie wiem, coś tam się wydarzyło, nie wiem, czy przerwało. Także te wartości są kluczem. I teraz przyznam wam, będąc w jednej z najtrudniejszych dla mnie przynajmniej branż i turkusu w tej branży, czyli takiej gastrobranży świeżego produktu, w tym sensie codziennej rotacji i wielu ludzi, jak to się mówi, w kuchni za wydawką, sieć lokali. I teraz możemy zatrudnić kogoś zgodnego z wartościami, ale nie mamy kogoś takiego, więc teraz to kim robić ten biznes? I wiecie, my stoimy teraz przed takimi różnymi sytuacjami, które kiedyś wydawało mi się, no bo to tak dobrze mi było mówić, nawet jak to był oddolnie job crafting, a nie turkus, w wielkiej korporacji motoryzacyjnej tutaj w okolicach Poznania, tak? No ale jakby tu w momencie, w którym nie mamy nikogo, więc mamy wybór, nikt i zamknięcie lokali albo zamknięcie kuchni, no albo ktoś,
to jak słyszy, i dokładnie wczoraj mieliśmy taką rozmowę, bo ja już mam dosyć tego turkusu, tu po prostu my na kuchni chcemy robić po prostu pieniądze i my chcemy zarabiać i w ogóle mamy tak zwany turkus w tym właśnie miejscu, który wszyscy teraz czujemy, jak można by nazwać. No i wiecie, to jest taki też dylemat, że ja dotychczas faktycznie na tych wartościach poprzestawałam i wszyscy sobie kiwaliśmy głowami, no jak fajnie, no i teraz wszyscy na mnie patrzą. No to Alicja, to co? To co robimy? Więc ja tak bym chętnie dzisiaj i tak mówię, o, idę dzisiaj na to spotkanie, super. To słuchajcie, to co robimy? Dobra, to jeżeli, nie wiem, czy ktoś z sali zabierze głos, tak? Tak, może odpowiem na to pytanie. Wydaje mi się, że jeżeli nie będzie spójnego tego systemu wartości, to po prostu turkus nie wyjdzie. Byłam ostatnio na spotkaniu z dyrektorami finansowymi i też zajmowała głos pani Iwona. Grzesiu, mógłbyś mi powiedzieć, jak Bartczak właśnie, która mówiła, że ona próbowała też stworzyć taką firmę turkusową. No i po roku czy półtorej się rozpadła. Dlaczego? Dlatego, że właśnie zatrudniali osoby, które owszem, były kompetentne, ale nie miały systemu wartości. I to się po prostu rozpadło. Także według mnie wartości są kluczowe. Jeżeli tych wartości nie będzie, to raczej nie da się stworzyć turkusowej organizacji. I jeszcze drugie bym dodał, jeszcze jedną ważną rzecz. Zaraz oddam głos oczywiście. Ja bym jeszcze dopowiedział, że wartości jak najbardziej, to co mówi Litka. Natomiast jeszcze jedną rzecz, Alicjo, bym dodał. Albo niestety, ale to jest kwestia fizjologiczna, bezpieczeństwa, piramida Maslowa. Jeżeli ci ludzie nie będą mieli określonego wynagrodzenia też, to można to zrobić, tak jak w naszym przypadku, kiedy nas nie było stać. Bo powiedzmy teraz ta średnia wynagrodzeń to jest tam około 12 tysięcy brutto, no i to ona jest niewspółmierna do tego, co mieliśmy na samym początku jakby naszej drogi. Natomiast generalnie co do zasady, albo może dać obietnicę i ktoś uwierzy w to, że razem dojdziemy i będziemy mieli plan, jak dojść do wynagrodzeń takie, które nas zadowolą, to jest tylko moje uczucie, oczywiście się dzielę. Albo jeżeli nie mamy tego planu, to od razu dajemy te pieniądze, przynajmniej te na poziomie minimalnym, wystarczającym na to, żeby wyłuskać, bo teraz jest trudny rynek pracy, i żeby wyłuskać te osoby. I w moje można to zrobić, jeszcze trzecie rozwiązanie, ale to już naprawdę bardzo, i to z obietnicą, bardziej z obietnicą to będzie związane, czyli założyć, stokenizować spółkę, dać ją po części pracownikom i oni jakby, to będzie ta obietnica tego, że jak nam się uda, to wszyscy osiągamy sukces i zagryzamy zęby i w tym momencie jakby idziemy do przodu. I według mnie to, co Litka powiedziała na pierwszym miejscu, czyli wartości i to jest klucz, ale na drugim, nawet jeżeli nie ma tego wynagrodzenia, bo u nas nie było tych wynagrodzeń na samym początku, na zadowalającym, na tym poziomie bezpieczeństwa takim, które zapewniał normalne życie, no to w tym momencie przynajmniej jakaś obietnica. Nie jakaś rzucona, że za rok to będziemy zarabiać ileś tam, tylko że dążymy do tego, żeby ludzie, nie wiemy za ile czasu, liczymy, że szybko i to zaufanie, które musi być. No ale to z wartościami będzie się to zaufanie gdzieś tam przeplatało i oddaję głos do studia. Skąd te wasze wynikają wypowiedzi o wartościach i pewnie wszyscy byśmy mogli zacząć od tego stwierdzenia, że kultura zjada strategię na śniadanie. Natomiast też bym przestrzegał was przed takim, bo to bardzo zabrzmiało bardzo ostro, takie podejście, albo jest match, albo ten człowiek jest match kulturowy, albo nie ma. Ja bym powiedział, wiecie, jak się zaczynał turkus, jak się zaczynał agile, nie było ludzi, którzy byli w kulturze agile'owej albo w kulturze turkusowej. Turkus teraz jest na tyle świeży, że ci ludzie dopiero się budzą, tak? I wy też przeszliście jakąś drogę do tego turkusu. A teraz więc zakładam, że teraz będąc turkusowi, jesteście też otwarci na to, żeby jakąś mają podróż do turkusu. I jeżeli jest, wiecie, bo to jest trzy mecze, żeby osiągnąć na rozmowie, nie? Musi być skill match, musi być interest match i musi być value match, nie? To wszystkie trzy musicie brać pod uwagę, bo nie bierzecie.
i zakładam, że dajecie szansę kandydatom, jeżeli ktoś powie, what the fuck is Turkus, tak? Nigdy nie widziałem, nie? Ale chętnie się nauczę od was. No? Tak, istotną rzeczą jest to, że ten system wartościowy, wartości my tak naprawdę razem ustalaliśmy wspólnie, czyli cała firma, cały nasz zespół. Jesteśmy w trakcie jeszcze nawet. Jesteśmy w trakcie, ponieważ... Kolejnego etapu. Tak, mieliśmy kodeks honorowy 1.0, potem 2.0, czyli cały czas to ewoluuje. W tej chwili budujemy kodeks honorowy 3.0, już bardziej wydaje mi się, że świadomy i bardziej dojrzały, odpowiadający na pytanie nasze why. Więc z doświadczenia wiemy, że po drodze osoby, które nie były spójne z naszym systemem wartości, one po prostu albo same odeszły, albo zespół tak naprawdę ich tak naprawdę zrezygnował z nich, ponieważ wartości są jak gdyby kluczem. Ważne jak na przykład zaufanie, odpowiedzialność, uczciwość, szczerość. To wydaje mi się, że to są wartości tak kluczowe, tak naprawdę, że trudno budować zaufanie w zespole bez tych wartości. I wydaje mi się, że to po prostu dalej jednak nie pójdzie. Tak, oczywiście. Bo tak jak słyszałam ciebie, tak słyszę siebie ileś dni temu i na to właściciel do mnie powiedział, tylko widzisz, Alicja, tam na końcu, jak my zwolnimy tego kogoś, to jest totalnie niezgodne z wartościami i to nawet po moich bardzo granicach poszło. My nie mamy kim go zastąpić i całe miasto i wszystkie lokale i całe nasze rodziny nie będą się miały z czego utrzymać. To co? Wiecie, ja rzeczywiście mówię teraz o takich moich ostatnich tygodniach, ale to są konkrety, to jest takie mięcho, w którym ja w tej chwili jestem. A historia jest najgrubsza, największym moim dylematem moralnym. Ktoś tak mi poszedł po moich wartościach w ogóle jako Alicji, nie tylko po Turkusie, którego staje się orędowniczką w organizacjach, w których jestem. I na to pytanie, przyznam, mam problem do dziś, żeby odpowiedzieć, aczkolwiek konsekwentnie idziemy w takim kierunku, w którym ta sytuacja zostanie jakby oczyszczona, czyli rzeczywiście środowisko będzie znowu spójne z wartościami, ale wtedy, w tamtym momencie nie czułam, że mogę podjąć ja taki odpowiedzialny krok w imieniu tych 10 tysięcy, jakby być może w perspektywie wielkiej organizacji tak by było osób, że no dobra, no to nie. I to przyznam, że bardzo dawno w biznesie nie byłam w takich sytuacjach jak teraz, które też bardzo gdzieś tam emocjonalnie targają moim poczuciem wartości. Więc to jest decyzja, no dobrze, ktoś nie jest spójny z wartościami, no ale nagle z czego wszyscy będziemy żyć? Taka jest ta odpowiedzialność. Oczywiście tu jest kryterium niezastępowalności w firmie. To jest bardzo złożony proces, tak za tym można by pójść, ale to nie jest taka prosta decyzja i ja też teraz będąc w tym Turkusie gdzieś tu się przychylam, że ta różnorodność też nie ma być deklaratywna. Ja też się orientuję w tym, że ktoś może nie wejść na tę drogę i zadaję sobie coraz bardziej pytanie, im więcej w firmach jestem, czy w takim razie jest przyzwolenie, że ktoś w tej różnorodności rzeczywiście ten Turkus ma jeszcze ciągle z tyłu, od tej dupy strony. To jeszcze jakbym mógł się odnieść, Alicjo. Myślę, że my staliśmy przed takimi dylematami i wielokrotnie były, ja przytoczę tutaj 2000 rok, jesteśmy w 2000, żeby ci przybliżyć sytuację, styczeń 2021 to miała wejść nowa ustawa, czyli elektronizacja i mamy mieć szczyt. Mamy mieć szczyt w tym momencie elektronizacji, czyli największe wzrosty i my w okresie, kiedy przed największymi wzrostami, kiedy ten rynek wiemy, że będzie najmocniej rósł, dziękujemy bardzo wielu osobom na kluczowych pozycjach w firmie i powiem szczerze, że też targały takie emocje, że możemy tego nie przetrwać,
ewentualnie jak przetrwamy, to na pewno nasz udział w rynku spadnie i pewnie tak było, bo prawdopodobnie gdybyśmy mieli szerszy zespół w okresie wzrostu, to pewnie byśmy pozyskali więcej klientów, ale nie wiem, czy tak samo wartościowych klientów, czy takich, którzy są przygotowani, żeby być. I jeszcze, co ważne, czy z takimi osobami, jakimi byśmy chcieli, bo jeżeli pozyskujemy też klienta, nie wiem, roszczeniowego, z którym się nie przeszło obiekcji, to jest bardzo, bardzo ciężko i to są takie dylematy, które ja sobie stawiałem i powiem szczerze, że postawiliśmy na pierwszym miejscu wtedy wartości. To chyba była taka najodważniejsza decyzja i wtedy się najwięcej zadziało u nas w firmie, kiedy powiedzieliśmy, no trudno, jeżeli traktowaliśmy, przynajmniej ja jako współzałożyciel tej firmy, pewnie moi udziałowcy pozostali niekoniecznie byli z tego zadowoleni, ale stawialiśmy wartości na pierwszym miejscu i powiedzieliśmy, no trudno, nawet jeżeli upadniemy, to upadniemy z dobrymi intencjami i takimi, że warto spojrzeć sobie wtedy w lustro na koniec. Oddaję wam głos. Co, no, ja pamiętam, Grzegorzu, sytuację, no może tak, żeby wystarczająco anonimowo, ale mieliśmy osobę, która od samego początku pracowała w tej firmie, jeszcze długo przed nami, tak jak się wypowiadaliśmy, w sumie z założycielami pierwszymi, od zawsze. I ja sam żyłem w przekonaniu, że no bez tej osoby ta firma po prostu nie funkcjonuje, no bo tak, i kadry, i faktury, i klienci, i kontakty, i logistyka, i planowanie trasy z przyczyn różnych musieliśmy się rozstać. No i nie wiem, na przykład Grzegorz, który miał sprzedaż klientów i zarządzanie całą spółką, dostał, nie wiem, wszystkie faktury kosztowe i przychodowe na siebie, oprócz tego, co miał. Jak pamiętam sytuację, gdzie musieliśmy chyba z drugim najlepszym wynikiem rozstać się z handlowcem, który naprawdę no, setki tysięcy złotych miesięcznie potrafił przynosić, po 12 godzin pracować w weekendy i po prostu robić jak maszyna, ale nie maczowaliśmy się przy względem kręgosłupa moralnego, może za daleko, ale na pewno względem wartości i to było wręcz niewyobrażalne dla nas, no bo przecież my wszyscy dostaniemy po prowizjach i na pewno to odczujemy, no ale w gruncie rzeczy po tym, jak się oczyściliśmy z kwasu i dostaliśmy nagle taki głębszy wdech, wzięliśmy, nagle się okazało, że to da się zrobić bez tej osoby i da się zrobić z nawiązką, więc takich sytuacji było sporo i one rzeczywiście paraliżowały wtedy, jak ja je pamiętam, ale w perspektywie, w ujęciu dalszym niż ten miesiąc, to też się podpisuję pod tym, że warto. Jasne, myślę, że to jest kluczowe, co powiedziałeś na końcu, że to jest kwestia perspektywy. No, tak jak Alicja mówisz, no, jak nie zatrudnię tego gościa, co wkłada tą sałatę, to ta kanapka nie ma sensu, bo my tylko z sałatą, nie? I w ogóle na tym mamy markę całą zbudowaną. No więc jakby no, musisz zdecydować, jakby, czy to jest kwestia, jakby, że ta sałata musi być na jutro, czy też ten biznes ma być za 3 lata w jakimś ciekawszym miejscu niż jest, nie wiem, ma zawojować pół świata, czy coś takiego. Nie? I jak ma być sałata, no to nie zawojujesz pół świata, ale sałata będzie tam, w tym konkretnym lokalu będzie ta sałata. Dobra. Ostatnie jeżeli Adaś, jak krótka... Tak, już ci oddaję, przepraszam. Bo kończymy. Dobrze? Dobrze. To już tak zmierzamy powoli do końca. Podsumowując i trochę na otuchę, bo widzę, że to jest emocjonalnie ciężkie dla ciebie. Jest podjęta? To na otuchę. Jeżeli reszta zespołu jest rzeczywiście, jeżeli jest zespołem pełnoprawnym, biorą odpowiedzialność za to, co robią, to nawet jeżeli życzę, że jeżeli ta osoba jest kluczowa i dzisiaj ma kryterium wręcz niemożliwa do zastąpienia, to jeżeli to będzie chwila prawdy i kamień milowy, jeżeli pod tej sytuacji okaże się, że zespół jest zespołem, to ta odpowiedzialność się podzieli. U nas się dzieliła. I następna osoba dobrana będzie wybrana z perspektywy wszyscy poczuliśmy ciężar i wybierzemy z najwyższą dozą ostrożności, a na pewno tak, żeby się sytuacja nie powtórzyła. Oddaję, Grzegorzu. Ja jeszcze może minutkę, Grzegorzu. Dziękuję. Dobrze, proszę. Tak, może mi wyłączyć mikrofon, ale też dopowiem, co powiedział Adam. 6 lat możesz być na jednym stanowisku,
a nagle się cofnąć i robić rzeczy, które powinien robić stażysta, które powinien robić młodszy specjalista do spraw administracji. I ciebie to nie boli, bo robisz to dla firmy, robisz to dla ludzi. I wydaje mi się, że też te wartości, o których mówimy, one nie są jakieś górnolotne. Tutaj kwestia odpowiedzialności, proaktywności. Nikt nie mówi, to nie należy do moich obowiązków. Nikt się nie chełpi tym, że on ma stanowisko dyrektora, bo nie ma dyrektorów. Jeśli jutro będę musiał przez kolejny miesiąc wysyłać listy, to będę to robił. I nie poczuję urazy do mojej dumy, do mojego ego, że ja ze swoim wykształceniem, doświadczeniem wysyłam listy, które mógłby zrobić stażysta. To tak słowem zakończenia. Bardzo ci dziękuję. Ja ze swojej strony również wam bardzo dziękuję za udział w wydarzeniu i mam nadzieję, że do kolejnego za około miesiąc kolejne wydarzenie, to będzie ta druga część. Podzielimy się jeszcze historiami z 5 osobami ze mną łącznie i dokończymy, zbierzemy, jak brzydko powiem, w kupę całość. Za dziś bardzo, bardzo wam dziękuję. No i mam nadzieję, że oczywiście zobaczymy się wkrótce. Do usłyszenia. Cześć.